Hej, cześć, witamy Was z bieganie.pl. Dzisiaj z nami Adrianna Sułek, wschodząca gwiazda wieloboju z licznymi sukcesami na koncie, srebrny medal halowych mistrzostw świata z Belgradu, jeszcze wcześniej mistrzyni Europy z Tallina w wieloboju. Tego zaczyna się zbierać na Twoim koncie coraz więcej. Dzisiaj jesteśmy na stadionie Zawiszy, dlatego że już jutro startuje Memoriał Wiesława Czapiewskiego, w którym Ada też weźmie udział. To będzie pierwszy start w siedmiu boju w tym sezonie letnim. No i chcieliśmy zapytać nie tyle o sam wielobój, a o bieganie w tym wieloboju, jako że jesteśmy bieganie.pl. No bo jakby nie patrzeć, trzy konkurencje na siedem w wieloboju to jest bieganie. No i pytanie tutaj, która z tych konkurencji jest Twoją ulubioną? Cześć, witajcie. Przede wszystkim nie potrafię wybrać tej jednej konkurencji, bo biegiem przez spotki otwieram, to jest jedna z moich mocniejszych konkurencji. Biegiem na 200 metrów, kończę mój pierwszy dzień rywalizacji, to też jest taki mały as w rękawie, a wisienką na torcie jest 800 metrów, więc tak naprawdę nie potrafię wybrać jednej ulubionej konkurencji z tych trzech. Najcięższą zdecydowanie jest bieg na 800 metrów, ale też najwięcej można zdziałać, bo jednak tutaj nie tyle wytrzymałość, to też trening mentalny odgrywa dużą rolę. Zaraz przejdziemy do szczegółowych pytań o bieg na 800 metrów, ale zanim to, tak się zastanawiamy, no bo rozmawiając ze sprinterami, z 800 metrowcami, możemy wysnuwać różne teorie na temat tego, jak trenować do danego dystansu. Natomiast jeżeli biega się trzy dystanse w ciągu dwóch dni, no to jest to coś zupełnie w naszym mniemaniu nie do połączenia. No i pytanie, jak ty to łączysz? Jak wygląda trening? Jakby no, jak to jest możliwe, że jesteś w stanie biegać i 100 metrów przez płotki, i 200, i 800? Wiesz co? Wydaje mi się, że też do tej pory trafiałam na mądrych szkoleniowców, którzy nie wierzyli w teorię, że nie da się łączyć szybkości z wytrzymałością. I na przestrzeni tych 6 lat, kiedy trenuję już pod siedmioboju do pięcioboju, to my i specjalizujemy się w tym, że ćwiczymy szybkość i ćwiczymy wytrzymałość szybkościową do biegu na 200 metrów i ćwiczymy wytrzymałość poprzez ogólny trening i też ten trening sobotni, ten tempowy do 800 metrów. No dobra, a pytanie, bo przykładowo Twoja życiówka z 800 metrów z Tokio to 2.07.92, jeśli dobrze pamiętam. No i pytanie, bo jest to już naprawdę dobry wynik, generalnie patrząc też w ogóle na samo 800. I jakby pytanie, jak myślisz, do jakiego poziomu byłabyś w stanie się zbliżyć, gdybyś skupiła się na treningu do 800 metrów. Gdybyś nagle z dnia na dzień zdecydowała, że stajesz się 800 metrówką, to jak myślisz, jak byłabyś w stanie, do jakich wyników byłabyś w stanie dojść? Powiem Ci szczerze, że nie wiem, bo trening do 800 metrów w wieloboju to jest taki ogólny trening i do tego w sobotę po prostu specjalizacja do 800. A sam trening do 800 metrów to kilometraż w lesie, różne zakresy treningu biegowego. Nie wiem, czy psychicznie byłbym w stanie udźwignąć taki trening, bo nie przepadam też do końca za bieganiem i za tym wylewaniem siódmych potów, kiedy wszystko mnie już zakwasza i odmawia posłuszeństwa. Wiem na pewno, że w wieloboju, dopóki nie pobiegła Amerykanka 2.03 z małym hakiem i to jest najlepszy wynik na świecie w wieloboju, w historii światowego wieloboju, to ja czułam, że to 2.05-2.04 będę chciała biegać i nie wiem, czy jeszcze w tym roku, bo już w tym roku chcę, ale nie wiem, czy jeszcze jestem na to gotowa, ale czy indywidualnie byłem w stanie pobiec 2 minuty i biegać po 15 sekund na 100 metrów 8 razy, nie wiem, szczerze. Jak biegnę po sprawdzian na 500 metrów i biegnę poniżej 15 sekund na 100 metrów, to mówię sobie, o Boże, jak to jest szybko, nie dam rady, a tu jeszcze trzeba byłoby dobiec 300, więc szczerze nie wiem, gdzie też leżą te moje granice. Wydaje mi się, że w takim treningu, gdzie wszystko zaczyna boleć w trakcie dystansu, to dużą rolę odgrywa właśnie trening mentalny i że idzie się do tego przygotować i to wypracować i zaakceptować to, że tak się dzieje i próbować przesuwać te swoje granice wytrzymałości. Więc nic nie deklaruję, bo pewnie bym nie pobiegła 2 minut, pewnie bym nie odcięło i bym się zatrzymywała po 600 metrach. A w wieloboju to wydaje mi się, że te 2.03 kiedyś mi się uda faktycznie wykręcić. Jasne. No to pytanie, bo wspominasz o treningu mentalnym. Jaką on rolę odgrywa w Twoich przygotowaniach na co dzień? Bo jakby w ogóle sam trening wieloboisty, trenujesz zapewne 2-3 godziny dziennie, 2 razy dziennie i do tego jeszcze trening mentalny, to poza pytaniem klasycznym, jak to wszystko połączyć, no to jakby jaka jest to rola, jaką do tego przywiązujesz wagę?
Wiesz, to przede wszystkim profesor Jan Blecharz przygotowuje mnie do tego, żeby na każdej jednostce dawać z siebie 100% i żeby zadbać między treningami o regenerację i na ten trening być gotowym. A mentalnie to jest chęć jakby tego, że mimo bólu ja chcę osiągać coraz lepsze wyniki, chcę dawać z siebie więcej, chcę mimo pewnych niepowodzeń, które są wliczone tak naprawdę w co drugi trening, to stawać się każdego kolejnego dnia lepszą wersją siebie od tego poprzedniego dnia i gdzieś tam jakby dużo jest tej pracy, bo rano są różne nagrania, różne ćwiczenia, różne rozciąganie i tak dalej. To wszystko ma wpłynąć na to, że przygotować mnie do tych najważniejszych imprez, kiedy ja nie wiem, o w jakiej godzinie będę startowała, muszę mieć czasami dyspozycję o 8 rano, czasami o 22. To nie jest tak, jak dziewczyny jadą na meetingi, czy chłopaki na jakieś diamentowe ligi i wiedzą, że biegną o 20 czy o 21. U mnie to jakby jest ta koncentracja, musi być utrzymywana przez 2 dni, tak naprawdę 24 godziny na dobę z przerwą tylko na sen, więc gdzieś tam wydaje mi się, że takie największe rezerwy właśnie zawodnicy pokładają w treningu mentalnym i po prostu nie chcą wykorzystać tych rezerw. To jak wyglądają twoje przerwy między tymi konkurencjami? Co ty robisz? Jakby wspomniałeś też o regeneracji, więc tutaj też nasze pytanie, co taki zwykły biegacz amator mógłby wyciągnąć od ciebie? Czy masz jakieś tipy magiczne na to, jak się regenerować? No bo tyle konkurencji, tyle godzin, no to chcieliśmy się ciebie o to zapytać. Mistrzyni może regeneracji? Po Belgradzie dużo osób pytało mnie, czy to jest prawda, że ja między konkurencjami nie szłam do fizjoterapeuty, tylko czytałam książkę. I tak, i to jest prawda, pan psycholog powiedział mi, żeby oderwać myśli od tego sportowego świata i faktycznie zajmowałam się książką Roman Sidłem i po prostu jakby wolne chwile poświęcałam na jedzenie i na czytanie książki. Ja nie sprawdzałam też, co dziewczyny robią i jakie wyniki osiągają, więc to też jest ten mój plus, że ja nie marnuję tych paru minut przy tablecie, żeby przekalkulować, o ta na tym to, że pobiegło tyle, ta miała taki wiatr. I czy mistrzyni regeneracji? Wiesz co, jeszcze na ten moment na pewno nie mam takich zasobów finansowych, żeby być mistrzem regeneracji, ale chciałabym kiedyś osiągnąć taki poziom, że ja będę podłączała się pod jakieś elektrody, które przyspieszają mi regenerację, czy coś. Na ten moment bazuję na tym podstawowym, na co każdy sobie może pozwolić, czyli kupuję mrożonkę w Biedronce albo biorę lód z hotelu i po prostu te nogi przemasowuję lodem i odpoczywam z tymi nogami w górze i tyle. I jeżeli jest możliwość jakiejś dłuższej przerwy, no to robię drzemkę i wydaje mi się, że sen jest takim najlepszym sposobem na regenerację. Gdzieś usłyszałam chyba od pana Michała Krukowskiego, naszego trenera oszczepników, że około 20 lat życia przesypiamy i ja stwierdziłam, że ja pewnie będę tą osobą, która prześpi prawie 30. No właśnie, bo dzisiaj też zaczynamy trening, mieliśmy zaczynać wywiad po treningu, a zaczynamy przed, dlatego że Ada spała, więc... Tak, to jest prawda. No tak mi się wydaje, że w tym momencie, kiedy śpimy i kiedy odpowiednio się do tego snu nastawiamy i jakby ja wykonuję też ćwiczenia psychologa przed snem, żeby jakość tego snu była faktycznie największa, to ten sen jakby jest tym najlepszym sposobem na regenerację, przy tym też ta zbilansowana dieta i jakieś tam suplementy, które przyspieszą nam tą regenerację bądź wspomogą po prostu organizm w tej wytężonej pracy. Nie wiem, czy dałam jakiegokolwiek tipa, ale może to czytanie książki. Każdy biegacz może iść po mrożonkę z Biedronki i się regenerować. Pytanie to było Roman Sidło? Jaki tytuł? Wiesz, to pisarka. Pisarka Katarzyny Michalekowej. No to chcieliśmy jeszcze, słuchaj, zapytać, jako że jesteśmy tu na stadionie Zawiszy. Wjeżdżając tutaj na stadion zobaczyliśmy twoje auto i przy okazji zobaczyliśmy, że nie ma żadnych powybijanych słupków, płotków, wszystko stoi, bo usłyszeliśmy o takiej historii, że swego czasu było coś z autem dziadka i to auto troszeczkę chyba wyszło pokiereszowane stąd. Nie auto dziadka, tylko moje auto, to pewnie już też... mijają lata i każdy dopowiada trochę do tej swojej historii, ale ja zawsze powtarzałam, że nie toleruję piłkarzy, więc na to boisko ich piłkarskie po prostu wjechałam. I tam rozumiem trening też. Jak to wyglądało? Co to jest za historia? Nie, wiesz co, po prostu byłam świeżym, upieczonym kierowcą i jeszcze nie miałam takiego panowania nad autem i pierwsza zima po prostu wyjaśniła mi, że noga z gazu i w te zakręty wchodzimy wolniej i faktycznie wyrzuciłam na tym zakręcie i na to boisko wjechałam. Okay. Nikogo tam nie było, nikomu się nic nie stało. Jedyne straty, jakie ponieśliśmy, no to Zawisza musiała wymienić ogrodzenie. Jasne. Słuchaj, to chcieliśmy jeszcze zapytać cię o jakiś cel na ten sezon. Czy jest coś, w co celujesz, czy nie chcesz może mówić w ogóle o swoich celach, żeby wyniki mówiły same za siebie? Czy jest coś, do czego zmierzasz i impreza, wynik?
Wiesz co, na pewno chciałabym, żeby wyniki mówiły same za siebie, bo przed Belgradem też głośno nie mówiłam o tym, po co jadę i wyszło przyzwoicie. No na pewno ten Belgrad i ten rekord polski już pozwala mi jakby myśleć o tym, że chcę zostać w tej światowej czołówce na dłużej rozpoczęłam z takiego wysokiego zetą karierę w seniorowską i teraz wierzę w to, że gdzieś ten rekord polski też już w tych latach będzie poprawiany przeze mnie. Nie wiem, czy to się uda, bo to jest 6600 ponad i to naprawdę trzeba, żeby złożyć 7 konkurencji na takim poziomie. To już to nie jest 5 w jeden dzień, gdzie wystarczy się skoncentrować przez 8 godzin i pyk. Więc teraz to trochę więcej czasu potrzebuję na to, żeby utrzymać tą koncentrację na wysokim poziomie i żeby też fizycznie być przygotowana do wszystkiego, bo jak wiemy, dochodzi 200 metrów i dochodzi rzut oszczepem. No i tak jak obiekt na 200 metrów się nie martwię. Jedyne, co może mi pokierszywać plany, to wiatr w twarz mocny, ale nadal w rzut oszczepem nie jestem specjalistką i pewnie jeszcze w najbliższych latach nie będę, więc to będzie taka moja niewiadoma. Ale podejrzewam, że w tym roku już ustabilizowałam się na takim poziomie, że 40 metrów będzie widniało przy moim nazwisku i nie będą to fajerwerki, ale nie będzie też pięta achillesowa i po prostu potem będę mogła biegiem na 800 metrów odrobić tą stratę. No i tak jak powiedziałam, nie deklaruję wyniku jeszcze do końca, bo sama nie jestem świadoma. Dopiero ten start pierwszy pokaże mi, na czym stoimy po Belgradzie i czy wychodzą te kwiatki po tych 4 startach w 5 bojach w miesiąc. No ale kwalifikacja na Mistrzostwa Świata i na Mistrzostwa Europy i tam przyzwoity występ w tej pierwszej dziesiątce to będzie chyba takie coś, co w pierwszym roku mnie zadowoli. Jasne, a chcieliśmy jeszcze zapytać, bo mówisz o treningu rzutu oszczepem, o wszystko i tak dalej. No i chcieliśmy zapytać, jak to jest na co dzień z twoim treningiem? To znaczy, czy ty przeznaczasz jednego dnia na to, że nie wiem, we wtorki rzucam oszczepem, w środę biegam 200, a w czwartki biegam płotki. Jak to wygląda? To znaczy, czy masz tak, że konkretny dzień jest przypisany do konkretnej konkurencji, że są takie dni, kiedy w ogóle nie biegasz, bo przykładowo rzucasz oszczepem. No to właśnie, jeżeli nie ma takich wyjazdów albo wykładów profesora, albo jakichś innych obowiązków, które nie są związane ze sportem, to jest taki ogólny cykl, gdzie w poniedziałek jest siłownia i szybkość, we wtorek jest jakaś konkurencja techniczna, w środę znowu jest bieganie pod wytrzymałość szybkościową do 200 metrów i łączone to jest na przykład wcześniej z rzutem oszczepem, jakąś mniej inwazyjną konkurencją, którą potem można po prostu rozbiegać. I znowu w czwartek jest siłownia i na przykład pchnięcie kulą, w piątek jest skok w dal i tak to rozdzielamy, że gdzieś tam te konkurencje techniczne się zmieniają po prostu. Ale ten taki schemat ogólny siłki, biegania jest ten sam, czyli poniedziałki, środa, czwartki, soboty. I w sobotę zakończam tym biegiem takim tempowym pod 800 metrów. Na obozie totalnie się to wszystko zmienia, bo mamy ciągle dwie jednostki treningowe i niedziela jest również dla nas wtedy dniem treningowym. Więc wtedy to po prostu się zmienia, że schemat zostaje ten sam, a dni tygodnia ulegają zmianom. No ale ja mam 7 razy mniej czasu na to, żeby być specjalistką danej konkurencji, a nie ukrywam, że chciałabym, żeby kiedyś zapraszano mnie na diamentowe ligi w skoku w dal, czy w skoku wzwyż, czy w biegu przez płotki. Ja nie chcę jakby być siedmioboistką, która ma 7 konkurencji jako tako i skleja to w dobry wynik. Chcę mieć 6 konkurencji świetnych i jedną trochę słabszą najwyżej i gdzieś tam móc jakby rywalizować też na świecie z tymi indywidualnymi najlepszymi zawodniczkami. To w której konkurencji chciałabyś wystąpić na diamentowej lidze? Za parę lat chyba w skoku w dal. Chyba to będzie taka konkurencja, w której mam naprawdę ogromne rezerwy, bo jeszcze robię to cały czas źle, a wynik już jest taki w miarę przyzwoity. No i wydaje mi się, że jeżeli poświęcę parę lat na przyłożenie się do tej techniki, to wtedy faktycznie mogą być te rezultaty zbliżone do tych najlepszych na świecie. No dobra, to na zakończenie mamy jeszcze jedno sztampowe pytanie, które zapewne wielu naszych widzów chciałoby zadać. To znaczy, ile kilometrów na jednym treningu przebiegłaś najwięcej? Ile kilometrów przebiegłam na jednym treningu najwięcej? Powiem ci szczerze, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Podejrzewam, zegarek po takim treningu tempowym pokazuje około 10-15. Nie wiem, czy on wtedy liczy wszystko, czy też jak spacerujemy z odcinkami. No dobra, a ciągiem? Ciągiem? A jak powiem jeden, to co? Nie, przepraszam, 2 kilometry na pewno, bo biegam na rozgrzewkę. Czyli no, ciągiem 2 kilometry, nie więcej. Na Wings for Life 2 lata temu pobiegłam 11 km ciągiem i koniec. Nie było mnie przez 2 tygodnie na treningu, zdychałam. Bolały mnie nogi, więc nie nadaje się do tego totalnie. Ale tak, żeby ciągiem na treningu, to 2 kilometry to maksymalnie. No i to jest super. Nie, puenta, dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia jutro, no i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Jeszcze z tego miejsca chciałabym serdecznie wszystkich zaprosić na meetingi w Bydgoszczy i w całej Polsce i na Diamentową Ligę do Chorzowa i żebyście nam kibicowali i śledzili nasze poczynania. My też tam pewnie będziemy, więc zapraszamy.